Dzień dobry, Marvin. Dzień dobry, oficer Henderson. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Są tutaj. Znowu zgubiłaś dokumenty, Shirin? Nie, mam je w torebce. Muszą gdzieś tu być. Przekroczyłam prędkość? Nie tym razem, ale zadam ci pytanie. Co oznacza dla ciebie tamten wielki czerwony znak? Nie chcemy tutaj żadnych wypadków, prawda? Znowu zapomniałam się zatrzymać. Przepraszam. Jak idzie pisanie? Nadal wypisuję ci mandat. Wiem. Po prostu... Kontynuuj. Ma potencjał. Potencjał? To 9. wersja. Wiem. Ale jest naprawdę surowa. Znaczy świeża. Poza tym ustaliliśmy, że Harry nie może zabić żony tylko dlatego, że jest nieszczęśliwy. Może Harry po prostu musi coś zrobić. Pomyślmy. Może zabija ją, potem próbuje popełnić samobójstwo, ale cudem przeżywa. Albo po prostu pozwala jej odejść. Tak, pozwala jej odejść. Zbieraj się stąd. Cześć, Janet. Cześć. Masz czas do wieczora. Inaczej dostaniesz telefon od prawnika. Przeczytałam wszystkie książki. W tydzień? I napisałam recenzję. Ale tylko jedna była coś warta. Reszta to zwykłe przeciętniaki. Mówisz, jakby to było coś złego. W burzy. Najnowsza książka Rachel Harrison. Jestem pewna, że będzie bestsellerem, ale kompletnie jej nie rozumiem. Zjedz trochę kebaba, schudłaś. Sama skóra i kości. Mam dla ciebie propozycję. Wesele odbędzie się tutaj. Będzie duże i piękne. A w zamian napiszesz artykuł o pani Harrison. Damy go na okładce wersji internetowej, a 3 strony w druku. Chciałaś zostać dziennikarką. Masz okazję. Rachel Harrison. Historia prawdziwa. Skarbie, przeprowadź z nią wywiad, napisz to z klasą. Obiecuję, że nie zmienimy ani słowa. Ona nie udziela wywiadów. Nie poznała mojej córki. Jasne. Shirin. Moja sukienka. Dziesiąta rocznica BH Style. Skarbie, chodź zatańczyć. Nie chcę. No chodź. Proszę, nie dziś. Możemy już iść? Tak, kochanie, za chwilę. Chciałem, żebyś poznała Aliego. To jest Ali. Nazywamy go Ali Dobby. Dobrze, że znalazłeś coś, na co można popatrzeć. To jest Shirin. Miło cię poznać. Ciebie również. Zajmowałam się prawami człowieka, ale rzuciłam to dla pisania. Piszę recenzję dla magazynu. Ona? Jest wielką fanką Rachel Harrison. Możesz robić wszystko, ale rzucisz to, kiedy będziemy mieli dzieci. Wiesz, jak bardzo chcę mieć dużą rodzinę. Za Rachel Harrison i w burzy. 50 byłaby dla ciebie idealna. No weź.
Skarbie, obiecałam Roy, że za niedługo zostaniemy babciami. Nie zawiedziesz nas, prawda? Postaram się. Przestań dotykać włosów. Doktorze June? Shirin? O czym ty mówisz? Shirin, chodź, wszystko w porządku. Ona po prostu denerwuje się weselem. Podgłośnijcie muzykę. Interesujące. Idź, umyj twarz. Przyniosę ci szklankę wody, ok? Zaraz wracam. Ta muzyka jest naprawdę świetna. Tak? Pomóż mi. Pada, wracaj do środka. Otwórz drzwi. Okej, już. Gdzie chcesz jechać? Nie każ mi tam wracać. To mam po prostu jechać? No dobra. No jedź. Ruszaj. A więc dokąd uciekamy? Jedź prosto. Zabiję ich, jeśli wrócę. Albo siebie. Czyli jedziemy prosto. Droga się skończyła. Jakieś sugestie? Halo? Świetnie. Odbierz ten telefon. Stary, ta recenzentka w fioletowej sukience leży nieprzytomna na moim przednim siedzeniu. Długa historia, ale potrzebuję twojej pomocy. Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Poza tym jest piękna. Oddzwoń. Patrz, jaki zgon. Wczoraj wyglądałaś tak samo. Nieprawda. A właśnie, że tak. To tutaj. Czy mogę w czymś jeszcze pomóc? Dziękuję, mam zajęte ręce. Rozumiem. Dobranoc. Dobranoc. Rick, tu Will. Odbierz ten telefon. Ta dziewczyna z przyjęcia jest w moim pokoju. Jest w moim łóżku. Musisz tu przyjść i mi pomóc. Teraz, proszę cię. Obudź się, proszę. Ho, 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 ho.
Dobra, muszę cię rozebrać. Dostaniesz zapalenia płuc, jeśli tego nie zrobię, okej? Pierścionek zaręczynowy? Nie pijesz whisky. Musiał tu być jakiś facet. Zabiję go. Nie zrobisz tego. Jak to nie? Moja narzeczona spała w łóżku jakiegoś faceta. Uspokój się, to się da wytłumaczyć. Ja mam się uspokoić? Moja narzeczona leży w czyimś łóżku. Boże, kręci mi się w głowie. Proszę. Dziękuję. Gdzie on jest? Zabiję go. Nie wiem, jak to się stało, Mike. Przysięgam. I co mam zrobić? Dziś rano dzwonił Rick Davidson. Shirin wypiła trochę za dużo i poprosiła o podwózkę do domu. I skończyła z nim w łóżku? Boże, jestem załamany. Dziękuję. Doktorze June, po tym jak przywiózł ją do hotelu, Rick wrócił do swojego partnera Trevora. Nigdy nie powinnaś była pozwalać jej pić przy ludziach. Na uspokojenie. Dziękuję. Wiedziałam. Skarbie, to rudy włos. Widzisz tutaj jakichś rudych Azjatów? To nadal rażące naruszenie standardów sanitarnych. Nie będę tego jeść. Helen, muszę z tobą o czymś porozmawiać. Mama jest poważnie chora. Tak mi przykro. To straszne. Lekarze mówią, że nie dożyje urodzin. Nalejesz mi wina? Mogę trochę? Dzięki. Te długie brokuły są jak kombinacja brokułów i szparagów. Uwielbiam je. Dziękuję, kochanie. Bądź ostrożna i jedź powoli. Tato. Nawet gdyby chciała, nie pojechałaby szybko. Nie wierzę, że wolisz tłuc się 7 godzin w tej kupie złomu niż godzinę w samolocie. Nienawidzę latać, a Zuzu wcale nie jest kupą złomu. Kluczyki masz w stacyjce. Wiem. Masz GPS-a? Mam, ale to jest na wszelki wypadek. Gdzie masz pierścionek zaręczynowy? Zapodział się, ale go znajdę. Jak mogłaś go zgubić? To koniec. Wiesz, jak długo ten pierścionek jest w mojej rodzinie? Od 5 pokoleń. Moja mama mnie zabije. Doktorze June, nie pozwól, by podniosło się doktorowi ciśnienie. Nie zgubiłam go, po prostu nie mogę go znaleźć. Zgubiła go. Nie może go znaleźć, to co innego. A jeśli go zgubiła?
nie zgubiła, tylko nie może go znaleźć. Przecież to jedno i to samo. Nie może go znaleźć. Zgubiła go. Zgubiła go. Znowu się nie zatrzymała. Ja to załatwię. Dzień dobry, oficerze Henderson. Goniąc panią, wylałem na siebie kawę. Przecież zatrzymałam się na stopie. Nie, znowu się pani nie zatrzymała. Wysłałam twój rękopis do znajomego agenta. Mój nowy partner siedzi w radiowozie, nie mogę cię puścić. Nie trzeba, znam numery. Wyjeżdżasz? Tak, panie władzo. Na długo? Tak, panie władzo. Bardzo dobrze. Oficerze Henderson, myślał pan o zmianie zakończenia? Myślałem, czy nie napisać, że morderstwo żony mu się przyśniło. Pasowałoby bardziej do filmów. Nie wiem. Przemyślę to. Jeśli obiecasz, że znikniesz z mojego rewiru, nie wystawię ci mandatu. Obiecuję. Obiecujesz. Obiecuję. Nie chcę cię tutaj widzieć. Dziękuję, Marvin. Ja to mam szczęście. Za 100 metrów skręć w lewo. Nie ma gdzie skręcić w lewo. Szukanie nowej trasy, skręć w lewo. Tutaj nie ma skrętu w lewo, mam utopić się w oceanie? Skręć w prawo. Gdzie jestem? Jesteś na miejscu. Ta kobieta mieszka na totalnym odludziu. Gdzie ja jestem?
Mogę w czymś pomóc? Tak, mój samochód się popsuł. Mogę skorzystać z telefonu? Oczywiście, proszę wejść. Bardzo dziękuję. Nie mogę znaleźć kluczyków do samochodu. Jeśli nie wyschniesz, dostaniesz zapalenia płuc. Trochę za mały, przyniosę większy. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzięki. Nie ma za co. Zadzwonisz później. Chodź ze mną. Usiądź bliżej kominka. Nie chcę sprawiać kłopotu. Zadzwonię po taksówkę, pojadę do hotelu i znajdę kogoś do pomocy z samochodem. Nie jesteś stąd, prawda? Nie, z Los Angeles. Najbliższy hotel jest 20 mil stąd. Przy takiej pogodzie nikt tutaj nie przyjedzie. Zostań na noc, resztą zajmiesz się rano. Naprawdę nie chcę robić kłopotu. Nie chcę już tego słuchać, usiądź. Chcesz? Nie powinnam pić. Może trochę na rozgrzanie. Dobrze. Dziękuję. A więc, co cię tutaj przywiało? Praca. Jestem dziennikarką. Dziennikarką? Nie do końca. Piszę recenzję książek dla magazynu. Szukam pisarki Rachel Harson. Dlaczego jej szukasz? Piszę o niej artykuł. Ale wątpię, że zgodzi się na rozmowę. Wydaje się skomplikowaną kobietą. Zabawne, też to o niej słyszałam. Dla jakiego magazynu pracujesz? BH Style. Słyszałaś o nim? Nie czytam magazynów, ale musi być naprawdę dobry. To mój pierwszy duży projekt i jestem trochę zestresowana. Właśnie tak. Nie rozmawiajmy o pracy. Jesteś zmęczona i musisz odpocząć. Weź to ze sobą. Bardzo miło z pani strony. Poznałaś się na mnie. To pokój mojego syna. A przynajmniej był. Jest uroczy. Owszem. Bardzo przepraszam, nie rozpoznałam pani. Nic dziwnego, to zdjęcie sprzed 30 lat. Zresztą pora spać. Potrzebujesz odpoczynku. Dobranoc. Dobranoc.
to Kaylee's. Okay. I got a flat, a little teeny flower. Dzień dobry. Tylko nie to. Znowu ty? Znacie się? Tak. Nie chcę zabrzmieć niegrzecznie, ale nie chcę dziennikarzy kręcących się po moim domu. Oszczędzaj głos. Ona jest moim gościem. Mamo, to dziennikarka. Wiesz, co to znaczy? Powiedziała, że jest krytykiem literackim. Doprawdy? Tak. Możemy zamienić słówko na osobności? Poczekaj chwilę, usiądź. Najpierw zabiorę Shirin i położę ją do łóżka. Jak ty się zachowujesz przy gościach? Skąd wiesz, jak ma na imię? Co ona tu robi? Jest chora i ma gorączkę. Zostanie na kilka dni. Kilka dni? Nie będę z tobą o tym dyskutować. Zrozumiałeś? Dziękuję. Jest słodka. Uważa, że jesteś uroczy. Zanieś to i bądź miły. Tak, proszę pani. Przepraszam, że przeszkadzam. Już wychodzę. Nie, to ja przepraszam. Za to, co powiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie. Nic się nie stało. Świetny początek dnia. Przyniosę ci drugi sok. Skąd my się znamy? Poznaliśmy się na przyjęciu. Usiądź, proszę. Nie chcę, żebyś nadwyrężała głos. Dzięki. Nie ma sprawy. Chcesz winogrona? Dzięki. Wygląda na szczęśliwego. Mama je robiła. W rzeczywistości nie byłem tak szczęśliwy jak na zdjęciach. Ale za to byłem dobry w grze w szachy. Chociaż trochę samotnym. Zuzu. Co? Zuzu, mój samochód. Upuściłaś winogrono, zasada 5 sekund. Dzięki. Niebieski garbus, zauważyłem go wcześniej. Miałem podobnego, to mój pierwszy samochód. Dzięki za śniadanie. To po mnie, muszę już iść. Jeszcze raz dziękuję. Nie ma sprawy, zdrowia. Powiedz koleżance, żeby przestała trąbić. Ma na imię Helen i nic się nie zmieniło od 7 lat, ale przekażę. Do zobaczenia. Odbierz. Ja jestem zbyt zdenerwowana. Hello? Yes? Przy telefonie? Is she okay? Nic jej nie jest? Thank you. Thank you very much. Bardzo dziękuję za telefon. Do widzenia. Goodbye. I?
Nic jej nie jest. Dzwoniła Rachel Harson. Rachel Harson? Shirin jest chora i ma gorączkę. Doskonale. Doskonale? Czy ty postradałaś zmysły? Czy ty nic nie rozumiesz? Shirin znalazła Rachel Harson. Brawo, córeczko. Najnowsza książka Rachel Harson to prawdziwe arcydzieło, łączące w sobie magię zwyczajności z nadzwyczajną prozą, elegancją i wrażliwością. Ta tragiczna historia miłości przywodzi na myśl najlepsze powieści Annie Poole. Nieźle. Dała mi 4 gwiazdki. Nie powinnaś wstawać z łóżka. Czuję się już lepiej. Przyniosę ci krzesło. Powinnaś coś zjeść. Dziękuję. Nie ma sprawy. Chcesz trochę? Poproszę. Dzięki. Zapomniałbym. Wypadły ci. Bardzo dziękuję. Zawsze wszystko gubię. Jestem beznadziejna. Wcale, że nie. I powiem ci dlaczego. Widzisz to? Właśnie przeczytaliśmy twoją recenzję. Jesteś fantastyczną pisarką. William, powiedz jej. Jesteś dobra. Gdzie chodziłaś do szkoły? Licencjat robiłam na Oxfordzie. Potem studiowałam prawo na Kolumbii, a teraz uczę się pisać. Nie bądź taka skromna. Naprawdę dobrze piszesz. Takie słowa wiele dla mnie znaczą, szczególnie z pani ust. Czy ty też piszesz? Nie. Dlaczego pytasz? W twoim pokoju jest mnóstwo książek. To moja wina. Byłam nauczycielką angielskiego. Musiał przeczytać wszystkie moje ulubione książki. Traumatyczne przeżycie. Przesadzasz. Jaki nastolatek sam z siebie czytałby klasyki pisane przez kobiety? William zawsze był wyjątkowy. Elizabeth Bishop to moja ulubiona poetka. Przejrzałam twoją kolekcję. Najbardziej podobały mi się notatki na marginesach. Tutaj jest inaczej niż w dużym mieście. Jako nastolatek miał dużo problemów, znaczy było nudno. Nie dla mnie, tylko dla Williama. Smakuje ci? Bardzo. Mogę przepis? Ja tylko gotuję, to jego przepis. U mnie też tata zarządza kuchnią. Naprawdę? To szef, muszę jechać. Bawcie się dobrze. Kocham cię, ja ciebie też. Miłego wieczoru, z wzajemnością. Zjedz trochę warzyw. Potem napijemy się herbaty. Jest przystojny, nie uważasz? Mieszka w latarni morskiej na końcu drogi. Kiedy szaleje sztorm, słucha radia w razie jakby ktoś potrzebował pomocy. Ciekawe. Jego ojciec zmarł 12 lat temu podczas paskudnej burzy. Sygnał był za słaby, żeby wychwyciła go Straż Przybrzeżna. Po tym William opuścił Nowy Jork, przeprowadził się tutaj i kupił profesjonalny sprzęt radiowy. Siedzi tam i wyłapuje nawet najsłabszy sygnał. Bardzo mi przykro. Nie miałam pojęcia. Podobnie jak jedna z postaci w książce. Zdradzam w niej rodzinne sekrety. O nie, dzisiaj nie pracuję.
Właśnie, że tak. Napisz, co uważasz. Napisz prawdę. Nie mam z tym problemu. Chciałabym, żeby William przestał się ukrywać. To chyba do ciebie. Pani Harson? To ja, mamo. Dlaczego zadzwoniłaś do Mike'a, a nie do mnie? Bądź profesjonalistką, nie zapominaj, po co tam pojechałaś. Tak, mamo, czuję się już dużo lepiej. Zadzwonię do ciebie jutro. Dobranoc. Masz ze sobą telefon? Nie, nie musisz się martwić. Tutaj Jess, kuter rybacki. Powtarzam, tu Jess. Jesteś tam gdzieś, John? Jakieś 3 mile od brzegu, mniej więcej na wysokości... Dzień dobry. Cześć. Padłem do sklepu po drodze, kupiłem kawę cynamonową, więc mamy wszystko. Nie musiałeś, daj spokój. Wyglądasz lepiej. Jest dużo lepiej. To dobrze. William, może zabrałbyś Shirin na przejażdżkę? Nie, może lepiej nie. Muszę wracać do LA. To długa podróż. No właśnie. Przejechała taki kawał drogi i nic nie obejrzy? Naprawdę nie chcesz zobaczyć, jak piękna jest ta okolica? Przy okazji złapiesz trochę świeżego powietrza. Mamo, tutaj nie ma co oglądać. O czym ty mówisz? Jest tutaj, a ty jej nie oprowadzisz? Poczekaj, aż zobaczysz ten krajobraz i kwiaty. To świetny pomysł, nie uważasz? Doskonale. Teraz rozumiem inspirację Rachel. Jest przepięknie. Czy to nie tutaj dzieje się fabuła pod niebieskim niebem? Tak. O czym piszesz? O czym będzie twoja powieść? A skąd to pytanie? Wiem, jak rozpoznać pisarkę. Dlaczego przestałaś? A skąd pomysł, że zaczęłam? W to nie uwierzę. Mam 600 stron. Nie dotknęłam ich od 2 lat. Dlaczego? Strach przed porażką. Co jeśli nikt nie będzie chciał jej przeczytać? Co jeśli będzie słaba? To napiszesz następną. Łatwo ci mówić. Żeby pisać, muszę przeprowadzić się w jakieś spokojne miejsce. Najwyższa pora wyfrunąć z gniazda. Skąd wiedziałeś, że nadal mieszkam z rodzicami? Zgadłem, wybacz. Podpowiedziały mi twoje ubrania i maniery. Po tym, jak skończyłam studia, nie miałam wyboru, więc uznałam, wiem, przepraszam, to nie moja sprawa.
Szczęściarz z ciebie. Nie jest najgorzej. A więc, panie podróżniku, dlaczego nadal mieszkasz z mamą? Nie mieszkam z nią, tylko obok. Tak, tuż obok. Tuż obok, ale musisz wiedzieć, że mieszkam blisko, bo nie jest z nią dobrze. Przykro mi. Ale może masz rację i po prostu trochę tęsknię za jej jedzeniem. Do czego mogłabyś się jeszcze przyczepić? Skoro pytasz, powinieneś zainwestować w nową garderobę. Serio? Tego się czepiasz? Przynajmniej nie wyglądam jak asystent dentysty. Asystent dentysty? Naprawdę? Wiesz, że to twój sweter? Dobrze w nim wyglądasz. William ma swój własny świat i Helen jest jedną z kilku osób, które do niego należą. Nie poznaje nowych ludzi. Od jak dawna są razem? Jakieś 7 lat. Kiedy wrócił z Nowego Jorku, był naprawdę załamany. Dużo pił. Znał Helen z liceum. Była kierowniczką w jego ulubionym barze. Miała na niego dobry wpływ. Była jego przyjaciółką. Sprawiła, że znowu zaczął żyć. A ty masz chłopaka? Narzeczonego. Ale zgubiłam pierścionek zaręczynowy. Taka jestem głupia. Ma na imię Mike. Nasze rodziny znają się od zawsze. Jest chirurgiem plastycznym. Wspaniały człowiek. Moja mama go uwielbia. Cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Dziękuję. Może nie powinnam, ale zapytam, dlaczego piszesz dla BH Style? Moja mama jest właścicielem i jestem tchórzem. A ja uważam, że jesteś wyjątkowa. Dzięki. Chcesz kawy? Pójdę wstawić wodę. Rachel? Rachel? Zawsze się obawiałem, że coś takiego się wydarzy, kiedy nie będzie mnie obok. Ale cieszę się, że ty byłaś. Nie możesz być przy niej cały czas. Też się cieszę, że tam byłam. Nie wiedziałem, że palisz, bo nie palę. Oddaj mi to.
To teren szpitala. Dialogi w powieściach Rachel są bardzo autentyczne. Pomagasz jej w tym? Następne pytanie. Nie chciałam być wścibska. Ona naprawdę potrafi przelać duszę tego miejsca na papier. Ocean, wioski, rybacy. Rozumie, przez co przechodzą jej postaci, a jednocześnie bije od niej optymizm i miłość. Spodobałaby się jej twoja analiza. Ciebie nie mogę rozszyfrować. Rachel tworzy swoje postaci na podstawie prawdziwych ludzi. Gdzie tam jesteś? Pasujesz mi do Jamesa z W burzy. Wykluczone. Nie mogła inspirować się mną, tworząc postać rybaka. Mam chorobę morską. Ale tata... On był rybakiem. Więc Rachel opisała twojego tatę. Na to wychodzi. Wyobrażasz to sobie? Dorastałem w wiosce rybackiej. Mój ojciec wypływał na połowy. A ja nie byłem w stanie wsiąść na łódkę. To była katastrofa. Mimo to wyszedłeś na ludzi. Przysiądziesz się bliżej? Jesteś strasznie daleko. Proszę. Nie gryzę. William, na której imprezie się poznaliśmy? Nieczęsto ktoś wita mnie słowami "tylko nie ty". To było jakiś miesiąc temu w perskiej willi w Beverly Hills. Skarbie, obiecałam Roy, że za niedługo zostaniemy babciami. Nie zawiedziesz nas, prawda? Przestań dotykać włosów. Pamiętam. Moja mama zorganizowała to przyjęcie. Wypiłam wtedy za dużo. Zgadzam się. Nie wiem, dlaczego mama kupuje te okropne obrazy, kiedy jest tylu świetnych artystów w LA. Nie mogę się nie zgodzić. Sylwia Nelson, wydawca książki, którą ostatnio oceniła się w magazynie. Czy zrobiłam coś głupiego? Poza tym, że ledwo trzymałaś się na nogach. Dobrze, że znalazłeś coś, na co można popatrzeć. To jest Shirin. Miło poznać. Ciebie też. Ładna jest. Zajmowałam się prawami człowieka, ale rzuciłam to dla pisania. Piszę recenzję dla magazynu. Ona? Jest wielką fanką Rachel Harrison. Jesteś beznadziejnym kłamcą. Mojemu tacie też unosi się lewa brew, kiedy kłamie. O czym ty mówisz? Serio, znowu to robisz? To jakaś głupota. A co z moją szklanką? Twoja jest pełna. Ustaliliśmy, że masz słabą głowę, więc wypraszam sobie. Za nowe przyjaźnie. I małżeństwa bez miłości. Przepraszam. Po prostu nie ma nic gorszego od wygodnych, przyjemnych i nudnych związków. Prawda? Wypijmy za to.
Co jest z nami nie tak? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że na dziś wystarczy ci alkoholu. Nie chcę już więcej. Opowiedziałam narzeczonemu o tobie. Zapytał, co jest takiego interesującego w facecie żyjącym na garnuszku u matki, który całymi dniami siedzi ze swoim radiem. Inteligentny facet. Słuchałbym się go częściej na twoim miejscu. Nie jestem głupia. Twój wewnętrzny dziennikarz stara się wyciągnąć ze mnie więcej informacji? Odpuścisz kiedyś te komentarze o dziennikarzach? Spójrz na mnie. Nigdy nie patrzysz mi w oczy. Nie, ale patrzę na ciebie. Nieprawda. Spójrz na mnie. Mike? Wszystko u ciebie dobrze? Jadę po ciebie. To nie jest najlepszy pomysł. Co? Coś przerywa. Nie musisz się martwić. Wszystko już załatwiłem. Laveta zabierze twój samochód do LA. Będę po ciebie za godzinę. To naprawdę nie jest dobry pomysł. Jesteś pewna, że wszystko gra? Wszystko u mnie dobrze. Zawsze mnie pośpieszasz. Mógłbyś wreszcie przestać? Co się dzieje, Shirin? Nic się nie dzieje. Mam ciężki dzień i jestem zajęta. Mógłbyś przyjechać jutro? Nie mogę przyjechać jutro. Jestem już w drodze. Spotkajmy się w tutejszym szpitalu, ok? Jakim szpitalu? Shirin, co się dzieje? Cześć. Przepraszam za spóźnienie. Spóźniona na co? Nigdzie się nie wybieram. To dla ciebie. Dzikie kwiaty. Moje ulubione. William zawsze je dla mnie zbiera. Intuicja podpowiedziała mi, że ci się spodobają. Wyglądasz dużo lepiej. W porównaniu do czego? Przestraszyłam cię? Tak, całkiem mocno. Ty za to wyglądasz inaczej, piękniej, promienniej. Masz różowe policzki. To z pośpiechu. Mój narzeczony Mike ma po mnie przyjechać. Przyszłam się pożegnać. Pożegnać? A co z wywiadem? Zapomnij o nim i skoncentruj się na powrocie do zdrowia. Uratowałaś mi życie. Chcę, żebyś przeprowadziła ze mną wywiad. Zapisz pytania i daj kartkę Williamowi. Jest moją prawą ręką, zajmie się tym. Rachel, nawet nie próbuj dyskutować. Nie wygrasz. O tym powinnaś już wiedzieć. Dziękuję za wszystko. Nic mi nie będzie. Marzy mi się kawa i ciastka. Przynieś mi wazon od tej pielęgniarki z wąsem. Tylko jej nie mów, że to dla mnie. Nie znosi mnie. Dobrze, już po niego idę. Do zobaczenia. Szukam Rachel Harson. Już sprawdzam. Pokój 241, ten korytarz i po prawej stronie.
Co? Czego pan chce? Myślałem, nieważne. Piszesz na maszynie? Co tu robisz? Przyjechałam się pożegnać. Ładny widok, prawda? Powinnaś zobaczyć go nocą, kiedy nie ma chmur. Świetnie widać stąd gwiazdy. Nie wiem, co powiedzieć. Nie musisz nic mówić. Chcę, żebyś wiedziała, że odkąd cię poznałem... To narzeczony. A kto inny? Chcę mieć pewność, że dojedziesz do kościoła na czas. Wiecznie się śpieszy. Nie dziwię mu się. Co piszesz? To rękopis mamy. Jestem jej skrybą. Mogłabym zerknąć? Mogę ci zaufać? Już to zrobiłeś. To jej najnowsza powieść. Piękna. Naprawdę muszę już iść. Domyślam się. Cieszę się, że ci się podoba. Czy jest coś, co chciałabyś mi dać? To nie po to przyszłam. Oczywiście. Wiem, że coś tutaj nie gra. Ale nie mam pojęcia, co. Jeszcze. Do widzenia. Do zobaczenia. Kabaret Teheran. Don't worry, don't.
To szaleństwo. Wprowadzasz się do mieszkania kobiety, której nie znasz. Co, jeśli jest seryjną zabójczynią? Uspokój się. Rozmawiałyśmy na Skype'ie. Wszystko będzie okej. Okay. Na Skype'ie? To nie jest rozmowa. Nader, przemów jej do rozsądku. A co ja mogę zrobić? Coś porządnie uderzyło ją w głowę i oszalała. Z moją głową jest wszystko w porządku. Przytul się. Powinnam była zrobić to dawno temu. Widziałeś, co miała na sobie? Oddała wszystkie ładne ciuchy. Gdzie popełniliśmy błąd? Bardzo dziękuję, że się zgodziłyście. Nie ma za co. Do zobaczenia za pół roku. Bawcie się dobrze. Masz prosty i ekscytujący pomysł. To za mało na powieść, ale więcej niż dość dla producentów. Idealny kandydat na film. Na film? Kandydat na film? Czy coś cię gryzie? Chcesz się wygadać? Przecież wiesz, że mam siostrzenicę w twoim wieku. Wychodzę za mąż za bardzo dobrego faceta, z którym jestem od bardzo dawna. Ale poznałam kogoś nowego. Więc to tak. Numer jeden, człowiek sukcesu. Numer dwa, żonaty i do tego biedny. Coś w tym stylu. Ma dziewczynę. Rozumiem. Ale wiesz, my policjanci znamy się na ludziach. No to co mam zrobić, doktorze Freud? Co masz zrobić? Ucieknij ze mną. Żartowniś z ciebie, ale zgoda. Pod warunkiem, że to ja prowadzę. O nie, w to się pakować nie będę. Nie ma mowy. Chyba muszę być bardziej odważna. Wypijmy za to. I za wszystkich pisarzy tego świata. Znam cię tyle lat, ale jeszcze nie widziałem cię w takim stanie. Wszystko dobrze pomiędzy tobą a Helen? Nie mów. Byłem przekonany, że się z nią ożenisz. Masz kogoś nowego? Tak. Ale ona wychodzi za kogoś innego. Ładna jest? Dale. Jest olśniewająca. Jest piękna i niezdarna i... Brzmi, jakbyś naprawdę się zakochał. Jest stąd? Nie. Nie brzmi dobrze. Ale nie odpuszczaj. Wygląda, jakby to była dziewczyna, której nie chcesz stracić. Do zobaczenia. Cześć, to ja. Mam złe wieści. Chciałbym usłyszeć twój głos. Tęsknię za tobą. Nie spodziewałam się ciebie dzisiaj. Rachel zmarła wczoraj. Tak mi przykro.
Czemu się uśmiechasz? Myślisz, że jej syn zgodzi się na wywiad? Wyślę z tobą fotografa. Mamo, odłóż ten telefon. Mamo! To prywatny pogrzeb. Bez dziennikarzy i bez kamer. Zaprosili mnie i pojadę. Masz, weź ten aparat. Nikt go nie zauważy. Jeden z kierowców cię zawiezie. Nie. Czy do ciebie nic nie dociera? Nie chcę ani twojego aparatu, ani fotografa udającego szofera. Więc jak zamierzasz tam dojechać? Nie przejmuj się, jestem Sasha Kapalow z Rosji. Zajmę się tobą. To bimber. Sama robiłam. Zrelaksujesz się. Nie piję alkoholu. Nie pijesz? Mam słabą głowę. To w niczym nie przeszkadza. Przecież wszyscy piją. Nie, dzięki. No dobra. Na zdrowie. Prosimy wrócić na swoje miejsca i zapiąć pasy. Wchodzimy w obszar turbulencji. Bardzo mi przykro z powodu Rachel. Cieszę się, że tu jesteś. Ledwo się udało. Chciałam przyjechać wcześniej. Przepraszam. Nie przepraszaj. Cieszyłaby się, że tu jesteś. Jestem Helen, dziewczyna Williama. Nie przedstawisz nas? To jest Shirin. Jest przyjaciółką rodziny. Miło cię poznać. Miło było się poznać. Wzajemnie. Jeśli nie macie nic przeciwko, chciałabym spędzić chwilę z Rachel. Widzisz? Nie pokonasz mnie, bracie. Graj dalej. Nie rozpraszaj mnie, skarbie. Wiesz, że ta pozycja doprowadza mnie do szaleństwa. Dasz radę. Pokaż, co potrafisz. Shirin, co? Shirin, co to ma być? Następnym razem biorę Vicky, ty bierzesz Shirin. Shirin, co ty robisz? Przepraszam. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, zwyciężyliśmy. Przegrany stawia kolejkę. Ruszamy. Garbus nie zatrzymał się na stopie. Zatrzymał się. Wcale nie. Zatrzymał się. Zaufaj mi. Przywidziało ci się. Cześć, tato. Shirin, co tu robisz? Pomyślałam, że wpadnę po drodze. Od kiedy grasz w tenisa? Przecież tego nie znosisz. Wiem. Do tego było strasznie gorąco. Ed i Vicky celowali we mnie, a ja nie mogłam trafić, bo jestem niezdarą. Staram się uszczęśliwić wszystkich wokół, ale mi nie wychodzi i po prostu usiądź i powiedz mi, co się dzieje.
Dlaczego ożeniłeś się z mamą? Shireen, o co ci chodzi? Wiem, że jesteś nieszczęśliwy za każdym razem, gdy jest obok. Nie chcę popełnić tego samego błędu, więc go nie popełniaj. Prawda jest taka, że w życiu nie potrzeba wiele. Znajdź kogoś, kogo kochasz. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Dlaczego ożeniłeś się z mamą? Jeszcze w Iranie. Twoja mama była zakochana w bogatym chirurgu, ale on miał kogoś innego. Twoja mama postanowiła się ustatkować. Uznała, że najlepiej będzie oświadczyć się profesorowi z uczelni, czyli mnie. Twoja matka była wspaniałą studentką, piękną, bogatą, pełen pakiet. Nie mogłem uwierzyć we własne szczęście i się zgodziłem. I zanim się zorientowałem, pojawiłaś się ty. Więc byłam częścią błędu? Nie. Jesteś najlepszą rzeczą, jaka mi się w życiu przytrafiła. Jedyną rzeczą, którą jestem pewien, że w całym moim życiu zrobiłem jak należy. Pewnie się domyślasz, kto jest prawdziwym autorem. Nie wiedziałem, jak ci to powiedzieć i było mi wstyd. Ale dobrze wreszcie się do tego przyznać. Cześć, Will. Jesteś tam? Proszę zostawić wiadomość po sygnale. Nienawidzę zostawiać wiadomości, ale jest tak wiele rzeczy, o których chciałabym ci powiedzieć. Dziękuję za prezent, ale przede wszystkim za zaufanie. W takim razie spodziewaj się telefonu od moich prawników. Dlaczego ubierasz się jak żebrak? Wyglądasz jak włóczyki. To nowe ciuchy, nieważne. Musimy porozmawiać. Oczywiście, kochanie, ile na nie wydałaś? Mamo, nie patrz tak na mnie, co się dzieje? Uznałam, że powinnaś wiedzieć, że zdecydowałam się zerwać zaręczyny. Czy ty zdajesz sobie sprawę, ile kobiet dałoby się pokroić, żeby ożenić się z doktorem June? Przepraszam, ale nie mogę tego zrobić. O co tu chodzi? Ma inną? Mała przygoda. No co, taki mały romans. Bądź dużą dziewczynką. To nie o to chodzi. Po prostu nie jestem w nim zakochana. Nie kochasz go. Nie to powiedziałam, kocham go, ale nie jestem w nim zakochana. To to samo, małżeństwo to nie powieść romantyczna, tylko kontrakt. Ile znasz par, które były ze sobą z miłości i są teraz rozwiedzione? Zakochałam się w Williamie, synu Rachel Harrison. Co? Czyś ty straciła rozum? Świr gapiący się w gwiazdy ze swoim radiem zakochał się w mojej córce? Na szczęście ma już kogoś, więc mam pecha. To jakaś paranoja. Moja córka postradała zmysły. Dzień dobry. Przepraszam, jeśli przeszkadzam, ale szukam Shireen. Tak? Kto? Naprawdę? Już idę. Muszę iść na spotkanie. Obiecaj, że nikomu o tym nie powiesz. Obiecuję. Nikomu ani słowa. Jestem mamą Shireen, Mariam.
Jestem William Harson. Nie jestem umówiony, ale chciałem zobaczyć się z Shirin. To prywatna sprawa. Niestety jej nie ma, ale ja chciałabym zamienić z panem kilka słów. Zapraszam na lunch. Jasne. Musisz o niej zapomnieć. Nie umiem. Jestem zakochany w pani córce. Ma już męża. Co? Zgodziła się na ślub? W ostateczności zgodziłam się odpuścić duże wesele, bo strasznie się śpieszyła. Możesz uwierzyć? Pojechali do Vegas. Pobrali się w Las Vegas? Na moście, w jednym z najpiękniejszych hoteli. W kasynie? Według mnie to bardzo romantyczne. W Vegas? Było cudownie. Naprawdę? Proszę, zjedz jeszcze. Nie chciałam przynosić złych wieści, ale taki przystojny facet jak ty musi mieć kobiet na pęczki. Pewnie. Shirin mi o wszystkim powiedziała. Co to znaczy? O wszystkim. Więc o wszystkim wiesz. Byłam w szoku. Ale matki i córki nie mają przed sobą sekretów. Jeśli opinia publiczna się dowie, będę zrujnowany, rozumiesz? Nie planowaliśmy tego. Na początku to były tylko żarty, ale potem... Nazywasz to żartem? Nigdy nie chcieliśmy nikogo oszukać. Ale oszukaliście. Nigdy nie powinienem był zaufać Shirin. Nie opublikujecie tego, prawda? Chcę zrobić to fair. Opowiesz mi swoją wersję wydarzeń? I proszę, zjedz jeszcze gomech sabzi. Cześć. Zapomniałaś kluczy? Wyglądasz zjawiskowo. Skąd ta sukienka? To dla ciebie. O czym ty mówisz? Porozmawiajmy w środku. Nie, nie mogę tego zrobić. Nie mogę za ciebie wyjść. Jak to nie możesz za mnie wyjść? Masz kogoś, prawda? Ten gość z latarni, ten hippies. Shirin, jak mogłaś? Mike, jesteś typem mężczyzny, którego każda dziewczyna chciałaby mieć. Tak. Ale nie ty. Przepraszam. Muszę już iść. Drink dla mojej koleżanki. Jak masz na imię? Mam imię, ale nie mogę go sobie przypomnieć. Tego jeszcze nie słyszałam. Jest zabawne i prawdziwe. Czasami mówią na mnie William, a czasami Rachel. Rachel bardziej ci pasuje. Jesteś niegrzeczna. Ostatnio wszyscy wolą mówić do mnie Rachel. Chciałbyś przejść się do mnie i mi o niej opowiedzieć? Nie jest tego warta. Gdybyś tylko wiedziała. Wiesz, co zrobię? Zawiozę cię do domu. Jakoś tego nie widzę. Rzuciłaś Mike'a dla czegoś takiego? Niesforna noc syna pisarki? Co to jest? To musi być jakaś pomyłka. Tylko w twoim doborze facetów. Odrażające. To do niego nie pasuje. Co dokładnie?
Cycate lale czy wjeżdżanie w witryny sklepowe? Bev, oddzwonię później. Jesteś potworem. Skarbie, nie nazywaj mnie tak. Rezygnuję i masz opublikować przeprosiny. Miałam właśnie ci pogratulować, a ty nawet nie dałaś mi dojść do słowa. Jak mogłaś zrobić coś takiego własnej córce? Myślałam, że się ucieszysz. Ucieszę? Proszę cię, nie rób scen. To jest BH Style. Robimy wszystko, żeby dokopać się do prawdy, a nie same plotki i moda. Nie, my sprzedajemy magazyn. To bez znaczenia. Faktem jest, że wyjawił mi wszystkie swoje grzeszki i byłam na tyle dobra, żebyś to ty spiła całą śmietankę. Spędziłaś z nimi tyle czasu i wróciłaś z niczym, a on powiedział mi wszystko w 20 minut. O czym ty mówisz? Był tutaj, zjedliśmy lunch i przy okazji wszystko mi powiedział. Nie wierzę ci. Nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Nie chciałem nikogo oszukać. Dzień po publikacji pierwszej książki, która była kompletną klapą, pojechałem do domu i napisałem przed świtem. Mamie strasznie się spodobała. Chciała wysłać ją do agenta, ale zgodziłem się tylko pod warunkiem, że zrobi to pod swoim nazwiskiem. I tak zrobiliśmy. Książka była wielkim hitem, nie było odwrotu. I tak stałem się Rachel Harrison. Mówiłam ci, że to szaleniec, niestabilny psychicznie, autodestrukcyjny. Wszyscy pisarze tacy są. Przykre. Cześć, William. Nie wiem, co się dzieje, ale dzwoniłam do ciebie 5 razy. Proszę, oddzwoń. Chciałabym ci tak wiele powiedzieć. Przeczytałam artykuł. Tak strasznie cię przepraszam, że cię zraniłam, ale proszę, oddzwoń. Tęsknię za tobą. Kto to? Cześć. Cześć. Mogę wejść na chwilę? Pewnie. Co ci się stało? Myślałem, że to bardziej twój styl, hippies. Ciekawe. Shirin, zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia. Nie jestem w stanie patrzeć na żadną inną kobietę. Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Zrobię wszystko. Nie będę już robił piersi, tylko nosy. Shirin, wyjdź za mnie. Przepraszam, sierżancie, czy jest jakiś problem? Nie, jestem przyjacielem Shirin. Nie mogłem wziąć wolnego, ale pomyślałem, że wpadnę się przywitać. Oczywiście, zapraszamy. Wspomniała mi o panu. Obiecujący pisarz, prawda? Pracuję nad tym. Chciałby pan może kieliszek szampana? Nie, dziękuję, nie powinienem, jestem na służbie. To tylko szampan. Poza tym, jak często moja córka wychodzi za mąż? Przepraszam, czasami po prostu mówię w farsi. Zna pan farsi?
Wyglądasz przepięknie. Pierwszy lepszy kupiec, niezależnie od ceny. Przykro mi z powodu tego, co się stało. Dziękuję. Wiem, że wiele osób ma ci to za złe, ale twoje powieści podnosiły mnie na duchu w najgorszych chwilach. Cieszę się. Wiele to dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że nie przestaniesz pisać. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, jak dużo znaczą dla ludzi, którzy nadal nie znaleźli miłości. Wszystko będzie dobrze. Chciałbym zacytować jednego z najwybitniejszych perskich poetów, Hafeza. Mariam, idź zobacz, czy Shirin nie potrzebuje pomocy. Nie denerwuj się, on zawsze tak długo przemawia. Nadal czekamy na gości. Witajcie, miło, że przyjechaliście. Jesteś ze mnie dumny? Oczywiście. A z jakiego powodu konkretnie? Ta dziewczyna o mało nie zostawiła doktora dla tego walniętego pisarzyka, a ja przemówiłam jej do rozumu. Witajcie, dobrze was widzieć. Mariam, co ty zrobiłaś? Nie wiem, o czym mówisz. Co zrobiłaś, żeby uratować to małżeństwo? Przyszedł zobaczyć się z Shirin, ale ja zabrałam go na obiad i wszystko mi wyśpiewał. Uwierz mi, nie było łatwo. Coś ty zrobiła. Witaj, dziękujemy, że przyszłaś. Czyś ty oszalała? Nie myślisz chyba, że dałaby radę napisać ten artykuł. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Nie zgodzisz się? Pozwólcie, że przetłumaczę ten wiersz dla naszych amerykańskich przyjaciół. Nigdy nie słyszałem piękniejszego dźwięku niż dźwięk miłości. Przepraszam pana, czy wszystko w porządku? Mówiąc szczerze, to niestety nie. Czy możemy porozmawiać? Nie będzie następnej książki. Co teraz zrobisz? Chcę zniknąć. Mike, czy bierzesz sobie tę kobietę za żonę? Tak. Shirin. Czy bierzesz sobie tego mężczyznę za męża? Panna młoda zniknęła, poszła zebrać kwiaty. Shirin. Czy przysięgasz oddać się całkowicie i być wierną do końca życia temu mężczyźnie? Panna młoda zniknęła, poszła zebrać kwiaty. Shirin, czy przysięgasz oddać się całkowicie i być wierną do końca życia temu mężczyźnie? Przepraszam. Proszę mnie przepuścić. Przepraszam pana. Jest pani aresztowana. O czym pan mówi? Jest aresztowana. Nie może pan tego zrobić. Mogę, jestem policjantem. Nie może pan tak po prostu wejść i jej aresztować. Ona ma ponad 300 niezapłaconych mandatów i jest aresztowana. Wystarczy. Proszę pani, jest pani aresztowana. Zapraszam ze mną. Mike, zrób coś. Proszę pani, proszę za mną. Tak się nie robi. Mam prawnika, Jose. Jesteś tutaj? Proszę się odsunąć. Proszę zrobić przejście. Niech ktoś zadzwoni na policję. Gdzie pan ją zabiera? Nie może jej pan zabrać. To jej ślub. Niech ktoś zadzwoni na policję. Wystarczy tego.
Możesz mi wytłumaczyć, co tu się dzieje? Po pierwsze, prawdopodobnie stracę pracę, ale pisarz nie może być tchórzem. Sama tak powiedziałaś. Mówiłam o pisaniu, Marvin. Twój tata powiedział mi, co się stało. Wiedziałaś, że William przyszedł cię zobaczyć? Ale twoja matka zabrała go ze sobą na lunch. Powiedziała mu, że wydałaś jego sekrety. To jest dyskryminacja. On jest naprawdę w tobie zakochany. Kochasz go? Wszystko zależy od ciebie, Shirin. Ostrzegam cię, moi prawnicy cię zniszczą. Choć raz w życiu, mamo, zamknij się. Nader, zrób coś. Na co czekasz? Do samochodu. Chciałaś skandalu? Masz skandal. Nie napisałam tego artykułu. Musiałam ci to powiedzieć. Moja mama oszukała nas oboje. Nie przyjechałaś aż tutaj, żeby mi to powiedzieć, prawda? Wyglądasz olśniewająco. Nigdy nie wyglądałaś piękniej. Powiem teraz to, co ty powinieneś powiedzieć mnie. Kocham cię. Wyjdziesz za mnie? Shirin, czy bierzesz sobie tego mężczyznę za męża? Tak. Od tego momentu ogłaszam was mężem i żoną. Możesz pocałować pannę młodą. خانم خانم ما خوشگل شدی امشب خندت شکر
piesek bądź szodi jem szab. Cicho się, cicho się, szodi jem szab. Cicho się, cicho się, cicho się, szodi jem szab. Cicho się, cicho się, cicho się, szodi jem szab. Bocieś me mani je poszkele, unam co? Tu po reesz je tak kole, unam co? Age paradi je maczmune, unam man. Aześ reco je divune, unam man. Aześ reco je divune, unam man. Shiri shirino, khanu khanu ma, khoshgel shodi emshab, khandat shekere, labhor hasane, pesek gol shodi emshab. Shiri shirino, khanu khanu ma, khoshgel shodi emshab, khandat shekere, labhor hasane, pesek gol shodi emshab. Tekst polski Nadia Gołębiewska. Czytał Maciej Więckowski.